Jaka już jesteście? No to zapraszam Was do środka. Pokażę Wam dzisiaj naszą nową chatę. To mieszkanie wynajęliśmy niedawno, dlatego trochę może być jeszcze nieporządek. To dlatego, że jeszcze się rozpakowywujemy i układamy sobie jakoś rzeczy. Brakuje tu też takich ciepłych elementów, jak kwiatki lub jakieś obrazy. No ale to wszystko się da załatwić. No dobra, zapraszam Was do oglądania domu. Zapraszamy Was do naszej kuchni. Zacznijmy od stołu, czyli takiej jadalni małej. Jest to zwykły stół szklany, normalny, bardzo fajny. Zazwyczaj u nas tutaj siedzi mama, tutaj tata, tutaj Zuzia, a tutaj ja. No, jak prawie w każdym domu mamy rozdzielone swoje miejsca. Tutaj mamy miskę z owocami, jakieś gierki, podstawki pod kubek, co najważniejsze, własnej roboty, zrobione przeze mnie. Plus jeszcze są podkładki, na przykład taka, stop, pod dzbanek z lemoniadą. Tutaj mamy świeczuszki, no i co? Lecimy do kuchni. Tutaj mamy lodówkę, jakiś blacik, wiadomo, mikrofalówkę. Tu są półeczki. Co dziwne, są one odkryte, w każdym mieszkaniu jak dotąd mieliśmy zamykane, a tutaj mamy fajnie odkryte, przyprawy, tutaj są szklanki zazwyczaj, filiżanki do kawy, do herbaty, zlew. Pralka jeszcze jest dziwnie, bo w kuchni, ale spoko, w standardowym polskim domu kosz pod zlewem. Tutaj jest jakaś szafka z jedzeniem, no i kuchenka. A tu są podkładki, o których wcześniej wspomniałam. Wszystkie są wykonane ręcznie, przeze mnie. Najdłużej oczywiście zajęły mi te podkładki, bo po kilka godzin. I one są pod dzbanek z lemoniadą. Tutaj jest taka podstawka najmniejsza, pod świeczuszkę jakąś, no też pod kubek. I tutaj mamy kółka. Taka śmieszna, ładna. Tutaj jest nasz salon. Mamy stanowisko do robienia podkładek. Kanapę, tutaj jest stanowisko mamy i taty do pracy i jeszcze taki telewizor z szafkami. A tutaj mamy balkon z pięknym widoczkiem na basen. Zapraszam. Dobra, widzieliście już balkon, to teraz zapraszam Was do części sypialnej. Chodźcie. Tutaj mamy sypialnię rodziców. Mają telewizor. Nieduży, bo nieduży, ale fajnie się sprawdza. Tutaj jest żelazko. I ogromne łóżko. Dalej mamy toaletkę na kosmetyki i tutaj jest garderoba. Tutaj mamy łazienkę rodziców, ale za dużo z niej nie będę Wam pokazywać. To jest po prostu normalna łazienka. Kibelek, prysznic. Idziemy dalej. Tutaj mamy kolejną łazienkę, mają i Zuzi, tylko prysznic, toaleta, nic specjalnego. W sypialni rodziców jest też balkon. Chodźcie, pokażę Wam go. Jak widzicie, nic tutaj nie ma, ale jest naprawdę spoko. Można sobie posiedzieć i jest też daszek, więc jak pada deszcz, nic nie leje Wam na głowę. Kolejnym pomieszczeniem jest pokój Zuzi. Chodźcie go zobaczyć. Tutaj jest biurko, na którym Zuzia robi swoją szkołę i nie tylko. Jest tutaj też telewizor z taką fajną szafeczką. Zuzia sobie gdzieś tutaj poukładała różne słodycze, maseczki do twarzy. A tutaj mamy łóżeczko. Dzień dobry, a co wy robicie tutaj w moim pokoju? Nagrywamy filmik.
Aha. A na sam koniec pokażę Wam najlepszą część tego domu, czyli moje królestwo. Mamy tutaj łóżko dwuosobowe, ponieważ był pokój Zuzi, który jest, ma jednoosobowe łóżko i mój, który ma dwuosobowe łóżko i ja sobie zajęłam ten pokój, więc fajnie. Tutaj jest moje biurko, tutaj się też uczę, komputer mam. Tutaj jest taka szafeczka, gdzie są zeszyty, rzeczy do pielęgnacji i nie tylko. A tutaj jest moja kolekcja minerałów, o których opowiem Wam w następnym odcinku. Tutaj jest telewizor. Co mi się podoba w tym domu, to jest to, że każdy ma swój osobny telewizor. Brakowało mi tego w naszym starym domu. Muszę być cicho, żeby rodzice mnie nie słyszeli, ale powiem Wam mój sekret. Jak będę starsza, to tędy będę uciekać na imprezy. Jeszcze na koniec tata Wam opowie o cenach. Więc tak, płacimy tutaj 33 tysiące batów miesięcznie. W ceny mamy wliczone wszystkie rachunki. Dodatkowo internet 1 giga, szybkość 1 giga. Na osiedlu, osiedle jest strzeżone, osiedle jest kamerowane, 24 na dobę mamy ochronę. Mamy też takie dodatkowe usługi, że jeśli cokolwiek tam się nam zepsuje, z czymś mamy problem, to jest tu taka ekipa chłopaków, którzy pomagają naprawić ten problem. Do dyspozycji mieszkańców są dwa baseny, jeden sportowy, drugi taki mniejszy, bardziej rekreacyjny, ze strefami jacuzzi. Do dyspozycji mamy również dwie siłownie, dwie sauny. I to by było chyba wszystko z takich dodatków. Wynajęliśmy to mieszkanie na rok czasu, więc będziemy tu na pewno mieszkać do przyszłego roku, do sierpnia. No i tyle. Jest to Mai odcinek, więc ja już się więcej nie będę udzielał, oddaję głos Mai. No dobra, to już było na tyle. Pokazaliśmy Wam nasz cały nowy dom. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, suba, dzwoneczkiem i możecie też coś napisać. I co? Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, hej! Pa!